Piękny obraz. Za każdym razem, gdy go widzę, nie mogę wyjść z podziwu. Tak, to bitwa pod Grunwaldem. Drogie dzieci, czy wiecie, czyj to obraz? Nie? No to zobaczcie, proszę, o kim dzisiaj porozmawiamy. Jan Matejko to jeden z najbardziej znanych polskich malarzy, twórca obrazów historycznych. Urodził się 24 czerwca 1838 roku w Krakowie. Zmarł w roku 1893, również w Krakowie. Był wybitnym twórcą, autorem setek obrazów i rysunków. Jego dzieła możecie zobaczyć choćby w Muzeum Narodowym czy na Zamku Królewskim w Warszawie. Matejko posiadał indywidualny styl malarski. Jego obrazy są bardzo realne. Przypominają kadry z filmu. To prawdziwy kunszt. Drogie dzieci, czy wiecie, co namalował? Przyjrzyjmy się jego dziełom. Tak jak już wspominałem, Jan Matejko stworzył wiele obrazów i rysunków. Za moment poznacie kilka z jego dzieł. O, a cóż to za obraz? Tak, to hołd pruski. Obraz stworzony w latach 1880-1882. Przedstawia hołd złożony przez Albrechta Hohenzollerna 10 kwietnia 1525 roku na krakowskim rynku głównym. Przejdźmy teraz do następnego obrazu. To Stańczyk. Obraz powstał w 1862 roku i jego pełna nazwa brzmi Stańczyk na dworze królowej Bony po utracie Smoleńskiej. Przedstawia zadumaną postać Stańczyka na balu, do którego dotarły smutne wiadomości. Twarz Stańczyka to autoportret Jana Matejki. Drogie dzieci, czy wiecie, kim był Stańczyk? A. Błaznem. B. Królem. C. Rycerzem. Odpowiedź znajdziecie na końcu odcinka. Wracajmy do obrazów. Bitwa pod Grunwaldem. Chyba najbardziej znany obraz Jana Matejki. Możemy go podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest ogromnych rozmiarów. Ma ponad 4 metry wysokości i prawie 10 metrów szerokości. Symbolicznie przedstawia słynną bitwę pod Grunwaldem, która wydarzyła się w roku 1410. Na obrazie walczącego tłumu wyróżniono wiele postaci historycznych. Czy potrafisz je rozpoznać? Czy wiecie, ilu braci i sióstr miał Jan Matejko? Nie? To już wam mówię. Matejko miał 2 siostry i 8 braci. Mam nadzieję, że nie kłócili się często jak to rodzeństwo. Czas na rozwiązanie zagadki. Uwaga! Kim był Stańczyk? Tak, był błaznem. To taki rodzaj klauna. W Polsce zwany również Wesołkiem. Charakterystyczna dla błazna była czapka oraz strój. Drogie dzieci, to już koniec naszego odcinka. Jeśli zainteresowała was moja opowieść, zapraszam was na kolejne kulturynki. Do zobaczenia!